Dorota Łusiewicz, to jest Dziś ze studiem w Polsce.pl i tak jak zapowiedziałam, moim gościem jest teraz Katarzyna Laskowska, śpiewaczka operowa, dyrektor naczelna i artystyczna opery Light, ale co, no może nie najważniejsze, ale powód, dla którego się tu spotkałyśmy, jest taki, że jest pani organizatorką Dnia Katolickich Twórców i Artystów. Cóż to takiego, kiedy ten dzień się odbędzie i czego państwo się po tym dniu spodziewacie? Przede wszystkim witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Twórców i Artystów, Katolicki Dzień Twórców i Artystów. Jest to wydarzenie, które wyszło z pragnienia naszych serc razem z Magdą Wołkowicz, z którą założyłyśmy coś takiego, co się nazywa Good Stage. Pragniemy poprzez dobre projekty wznieść na wyżyny naszą kulturę, przede wszystkim propagować dobre wartości. I Dzień Katolickich Twórców i Artystów to jest taki moment spotkania i przede wszystkim pomysł na jednoczenie środowiska, żeby zaprosić wszystkich twórców i artystów z całej Polski. Co byśmy sobie zadali pytania? Quo vadis, twórco? Dokąd zmierzam? Jakie mam plany dla swojej przyszłości? Co mogę oddać ze swojego talentu innym ludziom? Co mogę oddać Panu Bogu? Kto wystąpi na tym Dniu Katolickich Twórców i Artystów i przede wszystkim kiedy i gdzie? Bo być może ktoś z państwa, którzy nas oglądają, będzie miał ochotę się na takim dniu pojawić. Mam ogromną nadzieję, serdecznie zapraszamy. 8 grudnia od godziny 15 już zaczniemy konferencjami, cyklem 3 konferencji. Konferencje dla nas wygłoszą ksiądz Andrzej Daniewicz, który jest notabene muzykiem, nie tylko kapłanem. Jednocześnie będzie Witek Wilk, ewangelizator i też muzyk. I Jacek Weil, który jest mówcą motywacyjnym, ale też coś ma wspólnego z kulturą, serdecznie zapraszamy. Będzie próba właśnie odpowiedzi na pytania, dokąd zmierzasz, twórco? Zadamy sobie kilka ważnych pytań. Potem będzie msza święta o godzinie 18, której będzie przewodniczył jego eminencja. Powiedzieliśmy gdzie? Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, ulica Rakowiecka 61. Jego eminencja? Jego eminencja, ksiądz biskup Michał Janocha, będzie przewodniczył mszy świętej. Potem zapraszamy do wspólnego uwielbienia. Zarówno biskup, jak i wszyscy księża, którzy będą współcelebrować mszę, z nami zostaną. Także ogromna łaska biskup dla nas. Biskup Janocha, sam artysta. Sam artysta, twórca, tak, który pięknie maluje, zdaje się historyk sztuki przy tym wszystkim. Jakie dobro, pani dyrektor, z tego może wypłynąć? Czego pani się spodziewa? Przyznam się szczerze, że ogromnie pragnę zjednoczenia, to jest po pierwsze, ale też wspólnego spotkania się z tymi ludźmi, żebyśmy mogli uwielbić Pana Boga, podziękować Mu za swoje talenty, ale też pobudzić artystów do myślenia, żeby w związku z tym, że jestem śpiewaczką, to wyszło z wnętrza mojego serca, że cały czas jednak będąc na scenie, niejako kręcę się wokół siebie. A teraz chodzi o to, o co innego, żeby troszeczkę przekierować spojrzenie na kogo innego i temu komuś też oddać pracę rąk własnych, czyli zrobić coś dla Pana Boga, zrobić coś dla ewangelizacji, dla innych. Czyli pani zadała sobie pytanie, które będzie zadane także podczas tego dnia, czego pragniesz ode mnie, Panie? Dokładnie tak. Jedna z tych odpowiedzi to jest właśnie zaangażować się w tego typu inicjatywę. Tak, i taką mam nadzieję, że to też innych pobudzi. Ponadto to, co jest takie cenne, myślę, dla wszystkich osób, które słuchają, że to jest skierowane do katolickich twórców i artystów, ale podążając za naszym Janem Pawłem II, który powiedział w liście do twórców i artystów, że tak naprawdę każdy jest twórcą, ponieważ jest wezwany do tego, aby swoje życie tworzyć, uczynić arcydziełem. A myśli pani, że z tego może wyniknąć coś trwałego? Kiedyś Radosław Pazura, jak z nim rozmawiałam, on mówił, on miał taki pomysł, żeby stworzyć jakąś taką wytwórnię filmów katolickich. Może jak ci wszyscy ludzie spotkają się w jednym miejscu, okaże się, że podzielają wspólne wartości, może się nawet zdziwią, kurczę, to on też, może z tego powstanie jakieś trwałe przedsięwzięcie na przykład.
Tego pragniemy, tego pragniemy. Ja nie mówię, że to będzie jedno przedsięwzięcie, ale stąd w ogóle Good Stage, do którego zmierzamy. Dzień Katolickich Twórców i Artystów jest dopiero pierwszym wydarzeniem, bo Good Stage ma w planach swoje pierwsze wydarzenie, które będzie muzycznym musicalem niosącym dobre wartości i treści. Znany tytuł dla całej rodziny, nie chcemy jeszcze zdradzać, ale stwierdziliśmy, że najpierw właśnie chcemy zrobić to. Najpierw chcemy zjednoczyć artystów, dlatego że może wyjść z tego coś dobrego. Może się właśnie okazać to, co pani powiedziała teraz, że spotkamy się i dla kogoś to też będzie bliskie i do nas dołączy. Także może się policzycie na przykład. Mam taką nadzieję. Pani koncertuje po całej Europie, po całym świecie właściwie, nie tylko po całej Europie. Czy pani miała kiedyś jakieś problemy z tego tytułu, że pani jest katoliczką? Jakieś nieprzyjemności, jakieś zaskoczenia panią spotkały? Czy pani w ogóle jako osobie wierzącej jest łatwo w tym świecie show biznesu jednak dużego? Powiem tak, nie do końca jest łatwo, dlatego że wyrażam swoją opinię i swoje zdanie. Jeżeli jest jakaś rola albo ktoś chce mnie przebrać nie według tego, co jest gdzieś w głębi mojego serca, to po prostu i zwyczajnie się na to nie zgadzam. Więc nie jestem zbyt w tym momencie łatwą, poddaną śpiewaczką, która wszystko zaśpiewa i we wszystko się ubierze, tak? Więc od tej strony jest trudne. Natomiast to jest niesamowite i bardzo się z tego cieszę, że na mojej drodze mnóstwo spotkałam również wierzących śpiewaków, muzyków, podzielających podobne wartości i dzięki temu łatwiej nam jest to nieść. A jak pani poznaje nowego artystę, to tak rzuca pani okiem? Czy ma krzyżyk, może medalik, a może gdzieś różaniec, czy swój, czy nie swój? Nie, to znaczy w ogóle nie kategoryzuję w ten sposób, ani nie oceniam. Zawsze przyjmuję naprawdę każdego człowieka i to zupełnie się nie liczy. To pomaga, to po prostu wychodzi. Takim przykładem jest ostatni zeszłoroczny festiwal imienia Jana Kiepury, już z międzynarodową rangą, gdzie miałam być przyjemność Martą Egert i towarzyszyć Janowi Kiepurze, tak naprawdę każdego dnia śpiewając na deptaku. Ptaku, dla tysiąca słuchaczy i to, co mnie tak mile zaskoczyło, to wyjeżdżając z Jankiem Kiepurą, czyli z kolegą scenicznym Adamem Sobierajskim, wyjeżdżając samochodem do ludzi, nagle jakby na 3-4 zrobiliśmy znak krzyża. To jakoś takie dało wzmocnienie. Jednocześnie, jak w ostatnim z wywiadów, które my z kolei na swoje potrzeby przeprowadziliśmy z panem Krzysztofem Zanussim i również rozmawialiśmy z arcybiskupem Janochą, z biskupem Janochą, przepraszam, wspomnieli oboje o tym, że poprzez sztukę nie stricte sakralną, czyli tak jak ja w tym momencie na przykład wykonywałam operetki, tak, które niewiele mają wspólnego. Jest w tym piękno, które też może pobudzić. I dla mnie takim sygnałem wyraźnym było to, że pierwsza z osób, która podeszła po autograf, była pani, którą do dzisiaj wspominam serdecznie, pozdrawiam panią, która powiedziała, że ona sobie wyobraża, że jeżeli odejdzie z tego świata, to tak będą śpiewać aniołowie. Czy można tak naprawdę mieć lepszy komplement? A ma pani jakieś jeszcze takie marzenie sceniczne? Co pani chciałaby tak dla Pana Boga ze sceny zaśpiewać? Na jego chwałę. Przyznam się szczerze, że bardzo mi się właśnie marzy, żeby dopiąć ten projekt, o którym teraz myślimy, z którym chcemy wystartować, czyli ten projekt muzyczny. I mam nadzieję, że właśnie tam uda mi się to zrealizować. Jeszcze przepraszam, ale nie będę zdradzać. Może w następnym spotkaniu. Daty pani nie zdradzi na razie jeszcze. Na razie daty nie. Na razie to możemy zaprosić na drugi dzień, bo to, co jest ważne, Dzień Katolickich Twórców i Artystów jest wydarzeniem cyklicznym. Chcemy zorganizować... Będzie. Tak. Bo jest tak, po raz będzie. Pierwszy. Będzie, tak, będzie, oczywiście. Chcemy zorganizować 5-6 takich spotkań i to, co jest dla nas takie najbardziej nobilitujące, to to, że arcybiskup Nycz bardzo się rozradował tym pomysłem i powiedział, że widzę zakończenie tych dni na Jasnej Górze wspólnym uwielbieniem, ale przede wszystkim zawierzeniem kultury Matce Bożej. Także mamy nadzieję, że do tego dojdzie. Drugie z dni już 16 marca. A jak biskup Janocha zachęca do udziału w tym dniu? Przede wszystkim to, co jest dla nas ważne, to odpowiedział nam na kilka ważnych pytań, które, przyznam się szczerze, że mnie jako artystka, jako twórcę również poruszyły.
Więc zachęcam do odsłuchania tego wywiadu. Naszym współorganizatorem jest portal Nowy Otwarty Katolik Wspiera, który te wywiady udostępnił siebie. Myślę, że warto posłuchać. Jednocześnie jego eminencja biskup Janucha widzi ogromną wartość w tym przedsięwzięciu. I w liście takim do osób, które będą miały z nami kontakt, takim błogosławieństwie, zaprasza do wszelkiego rodzaju wsparcia, bo mówi, że bardzo się cieszy z tej inicjatywy, która wyszła od osób świeckich tak naprawdę, tak? A nie boi się pani, że siła twórców katolickich, jest, ich siła przebicia jest mniejsza, bo taka klątwa na przykład przebija się wszędzie, a jakieś takie dobre katolickie inicjatywy mają duży problem, żeby się przebić. I co zrobić, żeby to się zmieniło? Powiem tak, mam nadzieję, że właśnie to spotkanie będzie jakimś takim przyczynkiem do tego, bo to, na czym nam najbardziej zależy, to to, żeby przede wszystkim wszystkie wydarzenia były na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Myślę, że to jest tędy droga, że katolickie ludziom się kojarzy, że nie jest do końca dobre. Ostatnio świetny miał blog ojciec Adam Szóstak, który powiedział, że nie chcemy katolipy. No więc my też nie chcemy katolipy i idziemy w tym kierunku, żeby to faktycznie było dobre. Wtedy jest to wiarygodne. Tak mi się wydaje. A czy to jest tak, że państwo kierujecie bezpośrednie zaproszenia do twórców, o których wiadomo, że są katolikami? Czy to jest taka inicjatywa, która jest po prostu promowana w różnych mediach i oni się sami mają dowiedzieć i sami mają przyjść? To znaczy tak, my docieramy oczywiście do środowisk, ale zależy nam na tym, żeby w ogóle to jest tak jakby, pierwsza myśl jest taka, żeby zjednoczyć to nasze środowisko, ale kompletnie nie zamykając się na innych ludzi. Chcielibyśmy, żeby przyszli na to wydarzenie również chrześcijanie. Chcemy, żeby na to wydarzenie przyszły osoby niewierzące, dlatego że tak naprawdę wartość jest w jedności, tak? I to wydaje mi się, że my się musimy pięknie różnić. W kupie siła, tak mówiąc potocznie. Jedno z pytań, które twórcy postawią sobie tego dnia, brzmi: dokąd zmierzam, czego pragnę w swojej twórczości? A pani dokąd zmierza i czego pragnie w swojej twórczości? To jest dobre pytanie. Ja to pytanie właśnie sobie zadałam na ostatnim festiwalu i z tego pragnienia powstał Good Stage, powstał Dzień Katolickich Twórców i Artystów. I właściwie zadają mi osoby pytanie, tak, gdzie jeszcze dalej zabrnę? A ja mówię właściwie za słowami piosenki: tak się dzieje z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą twą. Więc odpowiadając na pani pytanie. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Laskowska, śpiewaczka operowa, dyrektor naczelna i artystyczna Opery Light i oczywiście organizatorka Dnia Katolickich Twórców i Artystów, 8 listopada, parafia świętego Andrzeja Boboli w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Dziękuję serdecznie. Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia.